Jeżeli czujesz się gorszy od innych, to wcale nie jest taka zła sprawa. Wprost przeciwnie, to może dać ci motywację i zmobilizować cię do tego, żebyś robił wszystko najlepiej, jak potrafił i żebyś starał się bardziej niż inni. I kiedy będziesz się starał bardziej niż inni, zajdziesz dużo dalej niż oni. Jeżeli czujesz się gorszy od innych ludzi, to wcale nie jest tak źle. Zaczęłam sobie przypominać dzisiaj, jak to było, kiedy po raz pierwszy szłam do szkoły, kiedy po raz pierwszy szłam do przedszkola, bo jest wrzesień i rozpoczyna się rok szkolny. I pamiętam, że zawsze, kiedy szłam na spotkanie z nowymi dziećmi, zawsze bałam się tego, że wszyscy będą ode mnie lepsi. Bo zawsze czułam się od innych gorsza. Nie dlatego, że miałam jakiś konkretny powód, tylko po prostu tak czasami człowiek się czuje. Ma takie przekonanie, że wszyscy inni są lepsi, mają więcej szczęścia, mają więcej inteligencji, mają wszystkiego, czegoś, jakiegoś tajemniczego elementu więcej, co czyni ich lepszymi, piękniejszymi, bardziej interesującymi, bardziej wartościowymi ludźmi. Więc oczywiście nie wierzyłam we własne siły i spodziewałam się, że wszyscy będą lepsi ode mnie, szybsi ode mnie, mądrzejsi ode mnie, więc starałam się dużo bardziej niż oni. Dlatego, że chciałam nadrobić to, czego wydawało mi się, że mi brakuje. I dzisiaj, kiedy o tym myślałam, to uświadomiłam sobie, że kiedy ktoś czuje się gorszy od innych, to wcale niekoniecznie jest to coś złego, jest to zła rzecz. Dlatego, że jeżeli czujesz się inny, to wiesz, że musisz ciężej pracować, żeby dojść do tego samego miejsca, w którym oni są. I myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy odnieśli w życiu sukces, niezależnie od tego, w jaki sposób jest to sukces mierzony, czy to jest sukces mierzony finansami, czy poziomem szczęścia, czy kreatywnością, czy jeszcze czymś innym, czy nawet takim zwykłym szczęściem rodzinnym. Myślę, że bardzo wielu z tych ludzi to są osoby, które czuły się gorsze i które musiały bardziej przykładać się do wszystkiego, co robiły w życiu, żeby dorównać innym. W biznesie jest podobnie. W Stanach Zjednoczonych są różne firmy, znaczy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale chyba w Stanach Zjednoczonych chyba były pierwsze. I przykład, o którym chcę powiedzieć, dotyczy Stanów Zjednoczonych. Może są firmy wynajmujące samochody. I oczywiście jest ranking tych firm i są firmy, które są największe, mają najwięcej klientów i są najsłynniejsze. I są firmy, które są za nimi w tej rywalizacji zawsze dalej. I firma, która zawsze wypadała jako druga z tą, która jest na pierwszym miejscu, czyli tą najsłynniejszą, w końcu wymyśliła hasło: my staramy się bardziej. I to było prawdziwe hasło, dlatego że oni wiedzieli, że są numerem drugim i wiedzieli, że muszą bardziej starać się w stosunku do swoich klientów, żeby klienci chcieli ich wybierać i żeby do nich wracali. I myślę, że to jest prawda nie tylko w biznesie, ale jest to prawda też dotycząca życia i codzienności i tego, jak zachowujemy się wśród innych ludzi. Więc ja, ponieważ zawsze czułam się gorsza, to rozwijałam moją wyobraźnię i moją kreatywność i starałam się robić wszystko całą sobą, całym sercem, całą inteligencją, wkładając w to całą moją pasję i wiedzę. I dobrze mi z tym w życiu, dlatego że jestem dzisiaj w miejscu, które kocham życiowo. Jestem w miejscu, które kocham i gdybym miała zaprojektować moje życie, to wyglądałoby właśnie tak, jak jest teraz. Więc jeżeli czujesz się gorszy od innych, to chciałam ci powiedzieć, żebyś nie koncentrował się na tym i nie rozmyślał,
nie poświęcał swojej energii, nie przeznaczał swojego czasu na zastanawianie się, dlaczego jesteś gorszy, jak bardzo jesteś gorszy, dlaczego to jest takie niesprawiedliwe i tak dalej, tylko weź tę energię i ten czas i skoncentruj się na tym, co chcesz zrobić. Nie zastanawiając się nad tym, co robią w tym czasie inni ludzie. Dlatego, że ci, którzy czują się lepsi od innych, najczęściej nie wkładają w swoje życie tyle pracy, namiętności i pasji, bo oni już nie muszą. Oni już czują się lepsi. Czują, że wszystko mogą, że zbierają dowody tego, że są lepsi, szybsi, bardziej doceniani i tak dalej. I kiedy ktoś jest w takim życiowym miejscu, to myślę, że prędzej lub później, chyba że ma ogromną samodyscyplinę, przestaje się tak bardzo starać. No bo nie musi. Bo i taki jest już lepszy albo najlepszy. A ci, którzy nie są lepsi, ani tym bardziej najlepsi, ci, którzy czują się gorsi, ci mają największą moc. Dlatego, że oni muszą udowodnić samemu sobie, innym i światu, że oni też mają prawo tu być i chcą zdobyć jakieś miejsce w życiu, chcą zdobyć trochę szczęścia także dla siebie, więc starają się dużo bardziej. Ja starałam się bardzo, bardzo, bardzo. Byłam bardzo i do dzisiaj jestem bardzo ambitna i bardzo pracowita. I ponieważ jestem bardzo pracowita i bardzo ambitna i kocham robić to, co robię, to w każdy projekt albo wchodzę w to całą sobą, albo w ogóle się tym nie zajmuję. Dlatego, że wiem, że nie ma sensu robić czegoś na pół gwizdka, nie ma sensu robić czegoś tylko po to, żeby coś zarobić, albo żeby komuś coś udowodnić. Znajduję albo wymyślam takie projekty, które mnie fascynują, które rozniecają we mnie ogień i wtedy całym tym ogniem płonę i robię to, co kocham. Więc powiem jeszcze raz, jeżeli czujesz się gorszy od innych, to wcale nie jest taka zła sprawa. Wprost przeciwnie, to może dać ci motywację i zmobilizować cię do tego, żebyś robił wszystko najlepiej, jak potrafił i żebyś starał się bardziej niż inni. I kiedy będziesz się starał bardziej niż inni, zajdziesz dużo dalej niż oni. I tego Wam życzę.